Ja widzę tutaj małe kuzynek i w tym odcinku będziemy trollować kuzyna. Dobrze, no to przestawimy mu kamerkę i ciekawe, czy nie skapnie. O nie, idzie, ja spadam. Ja widzowie, tutaj Szybki Matik i witam was w drugiej części odcinka, w której będziemy komentować Blue. Dobrze, bez zbędnych wstępów, zaczynamy. Proszę pominąć intro. Dzieci? Nie ma dzieci. Dzieci? Nie ma dzieci. I niech zgadnę, oszuka je i gdy będą czekały, aż on znowu da tą kołdę do góry, to on w tym czasie pójdzie oglądać telewizję. Pobawmy się w hotel. Tak. O nie, tylko nie w hotel. Na szczęście w hotelu jest telewizja. Tytuł tego odcinka Blue to hotel. Przepraszam, czy do tego hotelu nie powinien przypadkiem sanepid wjechać, że pralnie tu na podłodze ląduje? O, bingo, chyba idzie gość! To ja będę szaloną podusią! Nie, ty jesteś szaloną pomocniczką! W skrócie dostała posadę, która o wiele bardziej będzie denerwować tatę Blue. Dzień dobry! Tato, musisz nacisnąć dzwonek! Nie obchodzi mnie to, że jestem tuż obok! Ma wnętrz, to ten przeklęty dzwonek! A, no dobra. Pozwolę sobie przyciszyć ten dzwoneczek. Zrobione. Sprawdźmy, jak brzmi teraz. Dzień. Dobrze, pasowałoby tutaj coś w stylu proszę dzwonić raz. No i pięknie. Dzień dobry, jak pan się ma, bo my dobrze. I ja również. Czy macie wolne pokoje? Nie, przyjmujemy tylko z rezerwacją, z miesięcznym wyprzedzeniem. Ale z telewizorem? Ma się rozumieć. Tędy proszę. Dziękuję. Bingo, zanieś mu walizkę. Nie, mam na imię Gąbka Trąbka. Co zamiast kible być gąbką, siar w hotelu robi trąbką. Już wy doskonale wiecie, co takiego gra. A no tak, zanieś mu walizkę Gąbko Trąbko. Ja mam bardzo ważną sprawę do załatwienia z samego rana, więc bardzo bym prosił, aby nikt mi w tym nie przeszkadzał. O, nie będziemy. Postaram się, by Gąbka Trąbka wyjątkowo wykonywała swoją pracę jak należy. A ten jest nasz największy. Jest w nim łóżko i telewizor, a i jedna pani, która się kąpie. Która jest tu po to, by pilnować, by nie podbierał pan mydła. Nie należy podglądać ją przez uchylone drzwi. Pasuje panu? Tu jest całkiem miło. Dobranoc. Ta poduszka jest niewygodna. Jest wygodna. A, no dobra. Pof. Typowy Janusz zgłasza skargę do recepcji. Dzika pomocniczko? No dobrze, do zobaczenia jutro rano. Tak, przypominam, że nie chcę się z nikim widzieć do tego czasu. Tak, pamiętam. Moja pomocniczka nie będzie wariowała. No ja myślę, że nie będzie. Siad! Coś podejrzewam, że ta drzemka nie potrwa za długo. Ja sprzątać pokój teraz! Co? Och, Gąbko Trąbko! Ja najmocniej pana za nią przepraszam! Podejrzewam, że cała fabuła tego odcinka mogłaby się nie wydarzyć, gdyby Bungee zablokował czymś drzwi. To chyba jakieś żarty! Rano mam bardzo ważne spotkanie biznesowe. Chce pan szaloną podusię? Nie, na pewno nie chcę. Tak okropnie jest mi wstyd. Zapewniam, że to się nie powtórzy. To już drugi odcinek, gdzie Blue obiecała, że to się nie powtórzy. Mam nadzieję, że dotrzyma obietnicy. Że co? Jak to? Komu bekon? Przecież mamy sam środek nocy. Wiem, że robiłem ten żart w poprzednim odcinku, ale jakby to powiedział typowy boomer. Za moich czasów to wstawało się o 5, a ci młodzi biorą 7 rano za środek nocy. Komu nocny bekon? Gąbko Trąbko, tak bardzo pana przepraszam. To już się nie powtórzy. Ciekawe, czy ktoś liczy, ile razy Blue to powiedziała. Siap, siap. Cóż, ten nocny bekon mnie troszeczkę zaintrygował. Skoro już się obudziłem, to obejrzę sobie wiadomości. Podgłośniając oczywiście na maksa, przy okazji budząc pół hotelu. Tak, wiadomości! Blue, czy mogę być teraz szaloną podusią? Nie, będziesz starszą panią, która mówi w wywiadzie jakiś śmieszny tekst, a potem staje się to memem. To włączaj ten telewizor! Myślisz, że to takie proste? W każdym hotelu włącza się inaczej. O, dzień dobry. Jestem telewizorem. Dobrze, może nie jest starszą panią w wywiadzie, ale jakby ktoś w telewizji tak powiedział, na pewno stałoby się to memem. W dzisiejszym wydaniu... W całym kraju z
zaśniewiało i wszystkim psom majtały się głowy. Top 5 wypowiedzi w wiadomościach. A few moments later. Numer 1. W dzisiejszym wydaniu w całym kraju strasznie wiało i wszystkim psom majtały się głowy. A teraz bajeczki. Prognoza pogody nigdy nie trwa za długo. No, witamy po przerwie. Szaleją burze. Dziwne, że Bungie na to pozwala. Blue, chcę być teraz szaloną padusią. Nie, jesteś telewizją. Ja widzowie, szybka informacja. W najbliższym czasie możecie się spodziewać przeróbki o wiadomościach. Błyskawice! Nie, ja się nie bawię, bo ty się strasznie rządzisz. Gąbko Trąbko, natychmiast tu wracaj! Nie przejmuj się nią, zaraz tu wróci. Ach, telewizja. Bez przerwy się w niej tylko sprzeczają. Klik. No dobra, misiu, pora, żebym wrócił do ścielenia łóżka. Nie, tatku, czekaj! Nie idź, proszę! Jesteś nam potrzebny! I skończyliśmy się bawić w hotel. Wiesz co? Najpierw to ty pogadaj z Bingo, Bąblu. Ona też chciałaby móc podejmować decyzje, wiesz? Okej. Tylko nie sprzątaj! Proszę, Bingo, wróć się bawić, bo inaczej tata przestanie. Ja już nie chcę się z tobą bawić. Czy tu dosłownie każdy odcinek polega na tym, że Bingo się na nią obraża, czy co? Proszę! Nie! Proszę! Nie! Proszę, Bingo, bardzo mi zależy! Nie! Rozumiem. No dobrze, pobawię się. Serio? Jej! Ale chcę być wreszcie szaloną padusią. Okej. I morał z tego jest prosty. Nie ma zabawy ze stawienia na swoim, gdy Bungiemu się za to nie obrywa. Dzień dobry, mam dla pana nową poduszkę. No gratulacje, w końcu dała wygodną. O, dziękuję. Bez obaw, ona nie jest szalona. O, to jest na plus. Ojej, Junciu, ale wygodna podusia. I w ogóle się nie wierci. No dobrze, to ja już będę zasypiał. Branoc. Na bank coś go obudzi. Nie wierzę, że to się skończy tym, że zasnął. A few moments later. Kościół mi ucieka! Stać! Bo zarzucę na was sieci! Już ja wam pokażę! Stać! Myślałam, że będziesz sprzątać w pokoju. Okej, kolejny odcinek. Która godzina, pani Wilczek? Jest 7 rano! Tej pani Wilczek to chyba zegar się spóźnia. Nie wierzę, żeby dzieci mogły się tak drzeć o 7 rano i żeby nikt się nie upomniał. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem! Która godzina, pani Wilczek? Jest 7, gówniarze, mówiłam wam 5 sekund temu! Jest 10! Koko! Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć! Która godzina, pani Wilczek? Pora obiadu! Ma was! Koko! Czy zawsze musisz tak robić? Co ja robię? Milion razy tłumaczyłam zasady, nie wolno łapać 2 jednocześnie! Wszystko, żeby tylko ułatwić sobie zabawę. Naprawdę? Tak. Och, sorki, Blue, to ja już nie będę. W każdym odcinku ktoś komuś obiecuje, że nie będzie już czegoś robić. A zapewne po raz kolejny będzie to robić. A może pobawimy się w cienisty szlak? Tak! Tytuł tego odcinka, Blue, to Cienistym Szlakiem. Co to jest cienisty szlak? Super zabawa. Nie no, gratuluję. Swoim tekstem wyjaśniłeś wszystkie zasady gry. Zacienione kawałeczki trawnika to jest ląd. A tam, gdzie jest słoneczko, mamy morze. I w morzu pływają krokodyle. Tak, więc trzymaj się z dala od wody, bo może cię ugryźć krokodyl. Więc można chodzić tylko po lądzie? Czyli w cieniu? Tak, i trzeba się przedostać stąd, do kocyka piknikowego. Ale jak przecież tutaj wszędzie słońce jest? A i właściwie to co te panie robią na pikniku o 7 nad ranem? No dobra. Ale tym razem nie zmieniaj zasad, żeby ułatwić sobie zabawę, dobrze? Dobrze, nie będę. Obiecujesz? Obiecuję. A few moments later. Ja tu tak daleko nie skoczę. Mam bardzo krótkie nogi.
No, to może ten jeden raz mógłbyś mieć krokodyle odporne buty. I znowu to samo. Koko! Oj, tak, sorki. Ale jak niby wafel ma się przedostać? Już wiem! Chodź ze mną, Koko! Dawaj, wyjdź mi na barana! Skocz, wafel! A jeśli nie doskoczysz i zjecie krokodyl, to nie ponosimy za to żadnej odpowiedzialności. Przejdziesz przez tę rzekę? Nie mam pojęcia! No to może będziemy udawać, że w tym miejscu wszystkie krokodyle teraz śpią. Ponoć, jak się obudzi, są bardziej zdenerwowane. Nie możesz zmieniać zasad, Koko! O, czemu nie? Bo zasady to zasady! Skoro zasady to zasady, to nie lub laby i iść naokoło. Patrzcie, autobus! Gotowa, Blue? Gotowa! Dawaj! Szybko, Blue! Yeah! To było genialne! Ruszajmy! Kocyk piknikowy już jest niedaleko! I to wcale nie tak, że są w tym samym miejscu, z którego zaczynali. Ojej! Tu nie ma ani kawałeczka cienia. A nie mówiłem? Utknęliśmy na palmowej wyspie! O nie! Ej wy, gówniarze! Jest siódma w sobotę, proszę tak nie być! I to wcale nie tak, że przed chwilą mówiłem, że za moich czasów wstawało się o piątej. Nasze wyjce chyba zgłodniały. O, mam tu dla nich coś pysznego. Babeczki! Kto chce babeczkę? Babeczki! Są z niebieskim lukrem! Posypką! Posypka! To może wyjątkowo będziemy chodzić po wodzie? Moja droga, jak chcesz zmieniać zasady w połowie zabawy, to chociaż zmieniaj je tak, żeby miały logiczny sens. Krokodyle odporne buty. No przecież oczywiste, że krokodyl ugryzie w inne miejsce. Krokodyle śpią, to się zaraz obudzą. Chodzenie po wodzie. I tak ugryzie. Nie, Koko! Nie możesz ciągle zmieniać zasad! Ale ty ciągle mi nie powiedziałaś, dlaczego? No, ponieważ... sama nie wiem! Widzisz? Więc można je zmieniać. Może Koko ma rację, Blue. I możemy zmienić zasady chociaż o ciupinkę. To nadal będzie cienisty szlak. Tyle, że całkowicie pozbawiony sensu, skoro wolno chodzić po wodzie. Okej... Chwila! O co chodzi? Znów zrywa się wiatr! Patrzcie! Chmura się przemieszcza! Patrzcie! Słońce jest na samej górze, czyli że wcale nie ma siódmej rano i pani Wilczek naprawdę spóźniał się zegarek. Ach, i zaraz zasłoni słońce! Brak słońca jest aktualnie potrzebny, więc pewnie nie będzie go przez bardzo krótki czas. Ruszaj swoimi jamnikowymi nóżkami! Już szybciej nie potrafię! Ojdź! Daj! Krokodyle są za nami! Udało się! Ale było ekstra! Tak! Teraz już wiem, czemu nie wolno zmieniać zasad, bo z nimi jest super. Podsumowując, Koko dowiedziała się, czemu nie wolno zmieniać zasad w połowie zabawy, a pani Wilczek, czyli też Koko, w końcu przedstawiła zegar na poprawną godzinę. Która godzina, pani Wilczek? Trzecia po południu. Dobrze, następny odcinek. Ale masz wyćwiczone mięśnie. Wiesz co, młoda? Gdyby nie kontuzja w 85, to bym teraz z Lewandowskim na boisku biegał. Do zobaczenia jutro rano, dzieci. Ja nie chcę, żebyś jechała. No wiem, kochanie, ale mamusia ma dzisiaj wieczorem bociankowe przyjęcie, pamiętasz? Bociankowe przyjęcie. W sensie, że się imprezuje, że bociany wracają do Polski, czy co?
Czy ja już będę spała, kiedy wrócisz do domu? Nie sądzę, mamy nie ma, więc tata kładzie spać. Tytuł tego odcinka Bluto, tata kładzie spać. Pa! Okej, dzieci, to co robimy? Zadzwońmy do mamy, niech do nas wraca. To nie wchodzi w grę. Twój tata mądrze mówi, Blue. Mama jedzie sama samochodem, więc nie będzie nikogo, kto może za nią odebrać, a rozmawianie przez telefon i jednocześnie jadąc nie jest zbyt bezpieczne. A i kiedy już przyjedzie na tą imprezę, to pewnie będzie pijana, więc też nie będzie się z nią jak dogadać. Ale ja już tęsknię. No to co by tu zrobić fajnego? Może pobawmy się w coś? Na przykład słuchaj swego mistrza! Tak! A i podejrzewam, że w kolejnym odcinku Bungie będzie miał problem ze znalezieniem odpowiedniego domu, gdzie będzie stał samochód. Przecież nie wolno prowadzić po alkoholu. A więc jestem waszym najwspanialszym mistrzem i musicie się mnie słuchać. Zrozumiano? Tak, mistrzu. Tym razem się nie nabiorę, znowu go okłamią. A teraz ruszajmy ku lepszej przyszłości. Słuchaj, słuchaj, słuchaj mistrza się. Coś tam, w jedności siła jest. Zaraz, jak one go okrążyły, przez balkon czy jak? A. Słuchaj, słuchaj, słuchaj mi, jak tam? Ja, co? Miałyście się słuchać swojego mistrza. Równo gęsiego. Takiej bezczynności tolerować nie będę. Słuchaj, słuchaj, słuchaj mistrza się. Chyba powinienem sprawdzić, czy ci moi entuzjaści w istocie mnie słuchają. Na bank nie. Hej, co? No gdzie są? Znowu zniknęli. Gdzie jesteście? Oj. Właściwie jakim cudem on ich nie słyszy. Macie natychmiast się tu stawić. Jestem pewien, że słyszałem śmiech. Gratulacje, w końcu się skapnął. Dwa, trzy. Niesforne słuchaczki. Zrobiłbym tu żart, ale jednak nie. Zostawię sobie go na inną przeróbkę. Tęsknię za mamą. A może zabawa była za mało rozhuśtana? Mam pomysł. Chodź tu i odejdź stąd. Ciekawe, jak będą w to grały bez mamy. Jasiu, obiad! 5 minut. W tejże chwili. Dobrze, mamo, już idę. No i gdzie ten obiad? Jasiu, będzie za 5 minut. Dzisiejsza młodzież to za grosz cierpliwości nie ma. No dobra, dzieci, chodźcie tu. Bo chodzi mi o to, co? A, w tym sensie chodź tu i odejdź stąd. Jesteśmy! Iść mi stąd! Wciąż tęsknisz za mamą? Tak. Ponieważ Bungie musiał jej przypomnieć. Zabawa zajmuje moje myśli tylko przez krótką chwilę. Proszę, powiesz jej, żeby wracała. Nie, bo z pijanym to tylko pijany się dogada, a jeśli mama dowie się, że Bungie pił podczas opieki nad dziećmi, będzie miał przesrane. No dobrze. Dzięki, tato. Tylko wiecie, ona serio nie mogła się doczekać tego bociankowego. Nadal nie wiem, o co chodzi z tym bociankowym. Nie wiem, czy to jest impreza z okazji, że bociany wracają do Polski, czy w końcu co? Czego ja nie pojmuję. Bo kto by chciał oglądać jakiegoś tam bociana w śpioszkach? A tak, przebieranie bociana w śpioszki, teraz pamiętam. Tato, przecież nie o to chodzi w bociankowym. Najważniejszy jest alkohol, bocian to tylko atrakcja dla słowa. Właśnie, że o to. Mama spotyka się z koleżankami i ubierają losowego bociana w śpioszki. Tak jest, ale to tylko element, od którego wzięła się nazwa. Nie! Coś ci się pomerdało, tato. Czyli, że przebieranie bociana w śpioszki jest ważniejsze od alkoholu, czy jak? Czy ty naprawdę tak uważasz? No to wytłumaczcie mi. To jest przyjęcie dla pani, która niedługo urodzi dzidziusia. A i teraz wszystko jasne. Przebierają bociana, ponieważ dzieciak jeszcze się nie urodził. Przy okazji mam nadzieję, że pani w ciąży nie będzie pić. Serio? No przecież. Są tam prezenty? Tak. Ale wszystkie dla Bobasa. O, co można przynieść Bobasowi? Nie wiem, jakieś śliniaki, grzechotki i inne takie. Właśnie, i śpioszki. Oj tak, dzidziusie kochają śpioszki. Niestety, będzie zmuszony chodzić w używanych. A są tam zabawy? Aha, tak mi
się wydaje. Na przykład zgadywanie płci dziecka czy coś. Tak, i to przeszkód dla ciężarnej pani. Dobra, dzwonię do mamy. A jeśli uda się z nią porozumieć, to możecie spodziewać się braciszka. Czekaj, lepiej się rozłącz. O, no dobra. Hej, dokąd idziesz? Mam pomysł na fajną zabawę. Okej, wiem, co jest grane. Blue będzie się bawić w bociankowe i będzie przebierać pluszowego bociana w śpioszki. I super, gotowe bingo! Dobrze, widzę, że bingo po rozmowie z mamą. Chyba jednak nie będą miały braciszka. Różu, mamusia pojedzie teraz na bociankowe, wiesz? Dobrze, mama. Nie, bingo, musisz być smutna. A no dobra. Nie, mama, nie idź plosem. Oj, niedługo wrócę, misiu. I jeśli o 3 w nocy weźmiesz mnie za potwora, ponieważ ojciec znowu oglądał horror. Pa, mama. Sorki za spóźnienie. Moja Róża nie chciała mnie do was puścić. Kto rozpocznie bociankowe? Pan Bocian, którego nie ma. Ja myślę, że to chłopiec. A jednak będzie braciszek. O, kolejne śpioszki. Niestety bociana nie ma, więc się nie przydadzą. Minut. O nie, teraz! Po moje drogie! Muszę już wracać do domu! O, jednak śpi. Okej, myiłem się, jednak Bandy się postarał. Ale nie całkiem. Dobrze, ostatni odcinek. Ale bez intra. No, porządek. Córcia. Co? Masz, gówniaro, osobny pokój od zabawek. A ty to musisz akurat robić przed pokoju, jak ja się przed babcią i ręką pokażę. Nie widzisz, że właśnie ogarnęłam? Będziesz układała puzzle? Tak, te z pandą. Przecież tata zabiera was za chwilę do trampolinium. To mi nie zajmie długo, elementy są duże, patrz. Okej, ale obiecaj, że jak skończysz, to po sobie posprzątasz. Obiecuję. Na bank nie. No to co, trampolinium? Tak! Córcia, puzzle! Nie skończyłam! A ja mam to w dupie i posprzątam za ciebie. Zaraz tu będą koleżanki na bocianko, znaczy się... Tato, czy możemy do biblioteki? Od kiedy to dzieci z własnej woli chodzą do biblioteki? Nie, młoda, jedziemy do trampolinium. No to może potem? A, no w porządku, potem może być. Obiecujesz? Tak, obiecuję. Hurra! Może Bungee chociaż dotrzyma obietnicy. Dzieci, pora wracać. O nie! No już, trzeba jechać na obiad. Jeszcze minutka. 21 taka minutka. Jest 21. On chce jechać na obiad? A wszystko jasne, pytało godzinę panią Wilczek. Bingo, uciekaj! Ej, dosyć tego, wchodzę tam! A pan to niby dokąd się wybiera? Zakaz wstępu, bez skarpetek, z przystawkami. Ej, wychodzimy! Dosyć, wracać! O, tato, możemy do tej biblioteki? Już ją zamknęli, wiesz? Ale przecież mówiłeś, że pojedziemy tam po trampolinium. Tak, ale zostaliśmy tam dłużej niż myślałem. Pozostawiam to bez komentarza. Ale obiecałeś. Mój błąd. Tytuł tego odcinka, Blue, to obietnice. Dobranoc. Dobranoc. Nadal się na mnie dąsasz, córcia? Powiedziałeś, że pojedziemy do biblioteki. A ty powiedziałaś, że gąbka trąbka więcej nie wejdzie do pokoju. Była zamknięta. Obiecałeś, a obietnic nie należy łamać. Początkowo nie miałem pomysłu na tytuł dla filmu, ale teraz już mam. Tak, wiem to, młoda, ale... Dlaczego te puzzle z pandą leżą na podłodze? A tutaj akurat żadna obietnica nie została złamana. Przecież Blue ich jeszcze nie dokończyła. O-o! Szybko, chowaj się!
Gdzie ona jest? Nie jestem konfidentem, ale w łóżku. Jaka ona? Ta, która złamała obietnicę i nie sprzątnęła puzli z pandą. O, bardzo interesujące. Czy Blue złamała obietnicę? Ty złamałeś swoją obietnicę, więc ja też mogę. Co? To prawda, tata złamał obietnicę. Biblioteka była zamknięta. Zdaje się, że mamy spory problem z obietnicami. Dobrze, widzę rzeczy i ich ogarnię. Tak. Dobra, to od teraz nikt nikomu nie składa żadnych obietnic. A co to zmieni? I tak gąbka trąbka będzie mu wchodzić. Ale takich, że zawsze będziesz nas kochał też? Oj, tu mnie masz, Bingo. Słuchajcie, nadal możecie składać obietnice, ale musicie ich dotrzymywać. Okej, tak, to ma więcej sensu. Więc rura sprzątać puzzle i nie obchodzi mnie to, że nie są skończone i że sama je sprzątnęłam, by nie robić sobie wstydu przy koleżankach. Uff. Blue, od teraz dotrzymujemy naszych obietnic. Żeby nie wiem co. Żeby nie wiem co. O, no dobra, to dobranoc, rodzinka. Puzzle z pandą. Dzieci, chodźcie! Bo zaraz bez was pojedziemy i potem będziemy mieli problem, że zrobiliście imprezę pod naszą nieobecność. Pośpieszcie się! A wiesz, dzisiaj rano kazałam Bingo się pośpieszyć, na co ona... Mamo, przecież się pośpieszam! Tato, pobawisz się z nami w brzdące w bibliotece? Pobawię się w to, co zechcecie, o ile się pośpieszycie. Obiecujesz? Obiecuję, ruchy, ruchy! Bingo, tato obiecał, że pobawi się z nami w brzdące! Które w rzeczywistości są zamaskowaną wersją dzieci. A nie czekaj, nie przerabiałam tego odcinka. Tak! Chwila, moment, co to są brzdące? Czyli to są te brzdące? Tak, musisz się przemieszczać na kolanach. Jeszcze czego? Obietnica to obietnica. Dobra. Ej, widzę, że bądź co bądź pojechaj do tej biblioteki. Przepraszam? A? Wy gówniarze, uważaj, że to za śmieszne! A sorry, zapomniałem, że jestem w bibliotece. Na dole. O! Dzień dobry. Chcieć książki dla duży chłopiec. Są obok czasopism. Dzięki. Ej, czemu one się mogą śmiać na całą bibliotekę, a jak ja tylko coś powiem, to od razu mnie uciszają. Przepraszam, pomoże pani mojemu braciszkowi? No jasne, proszę chłopczyku. Czytaj mi. To było śmieszne. Tak, wiem. Dziękujemy ci, że dotrzymałeś obietnicy. Spoko. A propos, córcia, czy mogę włożyć książki do twojej torebeczki? Spoks. Obiecujesz, że to nie problem? Mam tylko dwie książki. Tak, obiecuję. Świetnie. Oto one. Jak to mówią, nigdy nie jest za późno, by przeczytać lekturę szkolną. Czekajcie, książki tate są ciężkie. Dziękuję, Blue, jesteś wielka. Posłuchajcie mnie obydwoje. Obietnice nie są od tego, żeby się nawzajem wrabiać. A w takim razie do czego służą? W obietnicach powinno chodzić o budowanie zaufania. Gdyby nie zaufanie, nic by w ogóle nie działało. Z ostatniej chwili samochody wcale nie jeżdżą na benzynę, tylko na zaufanie. Ale że nic na całym świecie? Nic a nic. Biblioteki, ulice, linie energetyczne. Nawet linie energetyczne? Nie byłabym tego taka pewna. Myślę, że linie energetyczne by działały. Oj, raczej nie. Dobrze mówi. Kończymy z tymi podstępami. Okej. O, możemy iść na plac zabaw? Tak, proszę, możemy. Nie gówniarze, macie iść do domu i sprzątać po bocienkowym. Tak, ale zbliża się pora obiadu, więc jak powiem, że idziemy do domu, to idziemy do domu. Drogie dzieci, jak pani Wilczek z osiedla obok będzie się darła na pół osiedla, że pora obiadu jest, to idziecie do domu. Porząsiu! Obiecujecie? Obiecujemy! Trolka! Gratulacje, w końcu się skapnęła, że na jej osiedlu jest trolka. A i właściwie to może mi ktoś wytłumaczyć, czemu oni jechali do biblioteki samochodem, a wracali na piechotę? Wee! O, ale chyba teraz moja kolej. To moja kolej! Wee! Dobrze, regulamin placu zabaw zabrania wchodzenia na dach od zjeżdżalni, picia alkoholu i grania w piłkę. Ale nie ma nic o zepchnięciu bachora z tyrolki, kiedy ten nie chce ci na nią wpuścić. No
i po okazji, teraz trzeba czekać i być szybszym. Blue, pomóż! Wszystko w porządku, Bingo? Boję się zejść. Zejdź tak samo, jak wyszłaś. Czyli mniej więcej tak, ale na odwrót. Nie, boję się. Rano poprosiłem Bingo, żeby przestała już jęczeć, a ona na to przecież dopiero zaczęłam. Mamo, Bingo utknęła. Oj, biedna. Dawaj, Binguś, raz, dwa, trzy. Nie, ja nie chcę. Jak nie chcesz, to możesz tu zostać, jem całego dnia. Ja ciebie złapię, nic się nie bój. Obiecujesz? Tak, Bączku, obiecuję. Okej, to chyba ta scena, gdzie Blue zrozumiała, do czego służą obietnice. Ale heca, widzisz? Dałaś radę. Dobrze, widzę, że w międzyczasie z tej rolki skorzystał ktoś bardziej asertywny od Blue. No to hop! Blue, obiad! 5 minut! Nie, teraz! Wiesz, poprosiłam dziś Bingo, żeby uprzątnęła koraliki, na co ona... Mamo, ty wszędzie widzisz bałagan. Z tym się akurat zgodzę. Czy wy sobie o nas opowiadacie, kiedy my śpimy? Wracać do łóżek! Chwila, moment. Widzicie tutaj te książki? Istnieje inny odcinek, gdzie one były podobnie ułożone. Czy to oznacza, że te odcinki są połączone? Dobrze, nieważne, i tak ten odcinek trwa już pół godziny i pewnie tyle samo będzie się renderować. Pa!